od Polski wyjdzie iskra. Sto przemocy psychiatrycznej! Sto przemocy psychiatrycznej! Sto przemocy psychiatrycznej! Sto przemocy psychiatrycznej! Ja jestem korespondentem New York Times. Ktoś musi tam władzę obalić, tak? To się samo nie zrobi, to zrobi naród polski. Dlatego tu oficjalnie mówię, macie gorsze problemy niż PiS, tak? Bo z PiS-em to się dogadacie, tak? Bo ich wystraszycie. A jak takich tu osowskich będzie miliony, no to co oni z nami zrobią? O to no, chodzi. Kraków jest dlatego cały... do was wszystkich niezależnych ja was wzywam, wzywam do działania. Ta partia tu musi powstać, ta typowa niezależna, nie żaden Kukiz i nie Święty Mikołaj, tak? Tylko ta partia niezależna, nas, którzy my te informacje zaszczepialiśmy. Chcieliśmy zainteresować jak największą już publiczność społeczną tym problemem, bo pisząc tylko pisma do urzędników nie znajdujemy zbyt dużego zainteresowania, wsparcia. No posłowie w ogóle nie odpowiadają na nasze apele. Jakby nie było problemu. Jakby nie było w ogóle. Czytają nasze maile, bo widzimy to na programach, którymi wysyłamy, że czytają maile, ale nie odpowiadają na nie. W ogóle nie są zainteresowani naszym problemem. Pan Macierewicz obiecał w Toruniu, że zajmie się problemem. No, tylko na razie obiecał, ale chcieliśmy, będąc na rozmowach w MON-ie, żeby po prostu udostępniono nam jakieś urządzenie typu na przykład analizator spektrum, który może te częstotliwości, którymi na nas oddziaływują, określić dokładnie, jakie to są. One są bardzo czułe, te urządzenia mogą wykryć całą radiację, jaka jest w nas. Niestety powiedziano nam w MON-ie, że oni takiego urządzenia nie mają. No dobrze, mają różne instytuty, które mogą to udostępnić, bo my to wiemy. Mogą zrobić takie urządzenie. A nawet mogą się zgłosić do takiego instytutu, jeżeli sami nie mają, ale MON musi mieć takie urządzenia, ponieważ on opracowuje różne technologie, tak, wojskowe. To jest takie skomplikowane. To jest proste, no oczywiście, że tak. Więc to jest jakaś no, troszeczkę bajeczka dla nas. Trzymajcie się. Ale mamy nadzieję, że pan Macierewicz no, w końcu zrozumie powagę tego problemu, bo my naprawdę cierpimy coraz bardziej i my jesteśmy zabijani. Będzie ta rozmowa z Macierewiczem, z ministrem obrony narodowej obowiązkowa. Dlaczego? Niestety. Nie chodzi nawet o osoby atakowane, ale ta technologia wszelakia musi być ujawniona. Po co? Bo ta wojna się zbliża. No jest, ja się pytam jawnie. Czy Macierewicz chce mi dać AK, żebym ja do satelity z tego AK mam strzelać? No nie. Zobacz, jak uciekł. No, jesteśmy ofiarami, cierpimy. Ofiary tego transportu, Rafał. Uciekaj od prawdy. No właśnie. O to chodzi, się nie dowiesz, bo ci twoje sekty nie powiedzą. Wczorajszy marsz KOD-u. Wiadomo, no naściągali z administracji Żydów, wzięli tam, nie wiem, 5 tysięcy. Tych komunistów przyszło 5 tysięcy, jeszcze z SS przyszło drugie 5 tysięcy, tak? No i drugie 5 tysięcy to są ci niewolnicy, tak? No i dlatego te 20 tysięcy jest. Ale te 5 tysięcy niewolników... Ludzie sterowani, tak? No to są dlaczego? No bo te wiadomości, no to Marek, doskonale wiesz, o co chodzi, tak? No to dlatego o tym mówimy, że ta kontrola umysłu nie odbywa, ale to też jest to też jest technologia. Bo przecież dlaczego tak Amerykanom zależało, żeby szybko ten HD wprowadzić, tak? Tą cyfrową? No dlatego, bo tam takie częstotliwości lecą, że człowiek ogląda tam wesołą reklamę, ale go tam to buzuje tak, no że on nie wie, co się dzieje. To będzie 4K jeszcze. A nagle pokazują zaraz Kaczyńskiego i ten człowiek od razu pciu, bo Kaczyński, tak? Czy Macierewicz, tak? To jest po prostu mord. Mord. Wszystkie działania, które są na nas wykonywane całą dobę, 7 dni w tygodniu, zmierzają do uśpienia nas. To jest naświetlanie, to są tortury fizyczne, psychiczne i w połączeniu te wszystkie metody powodują osłabienie naszego organizmu, spadek odporności, osłabienie systemu nerwowego. I ja na przykład odczuwam, że ja mam płytki oddech, ja mam problemy oddechowe, rano się budzę, muszę, wczoraj na przykład już miałam zanik jakby pamięci pomału, mam kłopoty z płucami. Dlaczego ty jesteś? Dlatego, żeby zaprotestować przeciwko masowej kontroli i też w sprawie tego transparentu. Czy masz jakieś doświadczenie w zakresie przemocy psychiatrycznej? Widziałem się znajomych, że oni byli prześladowani. Też w sprawie doktora Kankusia, który no niestety no 2 czy 3 razy, ile on no, był? No ale w sumie wygrał. Wygrał, ale... Dzięki mediom, niezależnie. I, no, i odwadze własnej, tak? I ja jako no, z Narodowej Antypsychiatry też starałem się mu pomóc, publikować jego. Zauważyłem, że broń ta stosowana jest na przeciwnikach politycznych, na przeciwnikach Unii. Już 10 lat temu rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili o sprawach
naszego kraju, o sprawach finansowych naszego kraju i oni stali się targetami, ale potwornie byli torturowani. Ja nawet pamiętam nazwiska tych panów, jeden z nich już nie żyje. Nie wiedział ten człowiek, co mu jest, zasłaniał okna jakimiś blachami, czymś takim. Pan też jest ofiarą. I tak, jestem, oczywiście jestem ofiarą. Ile lat już ja twierdzę z całą stanowczością, że techniki elektromagnetyczne znane już były przed Solidarnością, w czasie komunizmu. Skoro te techniki były znane wtedy, to obojętnie skąd ta technologia przyszła. Czy przyszła ze Stanów Zjednoczonych, czy z Rosji, takie urządzenia elektromagnetyczne do modyfikacji zachowania człowieka trzeba rozpracować. Trzeba przeprowadzić gdzieś eksperyment. To, co mi robiono od samego początku, nie można nazwać eksperymentem. To było celowe, wyrachowane, wyrafinowane działanie. O mało pan nie zamordował człowieka przecież. Tak, mało co nie... To ja już wiele innych rzeczy później zrobiłem, jak już byłem takim, no, można powiedzieć, oficjalnym targetem. To działa w ten sposób, to znaczy ci ludzie działają, operatorzy działają w ten sposób, że osaczają człowieka, znają jego myśli, ingerują w jego życie osobiste, krok po kroczku, to są działania robione właśnie krok po kroku. Najpierw traci pracę, niszczone są jego stosunki rodzinne, stosunki, układy z kolegami, po prostu ze wszystkimi. Ofiara jest wyalienowana, całkowicie odsunięta od życia. I dopiero wtedy zaczyna się atak. Jeżeli człowiek pójdzie do lekarza, i mówi, że się męczy, no natychmiast jest wysyłany do szpitala. Tam w szpitalu, ja to nazywam, nazywają to historią choroby, przypisuje się mu jakąś schizofrenię w szpitalu, który bardzo często bierze w tym programie udział. Tak być nie może, że osoby zdrowe psychicznie wsadza się na lata do więzienia, przepraszam, do więzienia, ale to nie jest jakieś bardzo duże przejęzyczenie, bo to naprawdę są więzienia. Wsadza się na gorzej, bo tam jest wyrok i się ma czas, termin do wyjścia, a tutaj nie ma. Latami można trzymać bezprawnie i można sobie na nich eksperymentować dowoli. To są bardzo biedni ludzie, poszkodowani i wmawia im się jeszcze, że mają ciężką chorobę nieuleczalną do końca życia, kiedy bezkarnie, bezczelnie, bezwstydnie emanuje się na nich tą energię skierowaną. W tym systemie ofiara, jego teczka nazywa się historią choroby, która tak naprawdę nie jest żadną chorobą, to jest ofiara ataków elektromagnetycznych. Oni nie tylko chcą nas kontrolować, oni też chcą nas załatwić promocją homoseksualizmu, aborcją. No ale to mamy w protokole Mecysyjonu całą taktykę ustaloną już dawno temu. Na przykład też psychiatrią. No wiadomo, kto w Polsce założył psychiatrię. No mason Muszyński. Na przykład nasza koleżanka została wywieziona już 2 razy do psychiatryka z chwilą, kiedy zgłaszała na policji, że jest zakłócana jej cisza nocna. Miała dowody na to w postaci pomiaru, prawda? Tak, ona miała skanowanie organizmu, że wykazuje jej, że ma jakieś implanty, mikrochipy, którymi przemawiają do jej głowy 24 godziny na dobę i zakłócają ciszę nocną, kiedy ona chce spać na przykład. Gdy o tym zgłosiła do policji, została zaatakowana strażą pożarną, policją i z balkonu zawieziono, kazano jej otworzyć przed balkon, weszli na 3. piętro i na dole stała karetka i zawieziono do psychiatryka. Czyli czysty państwowy terror. Tak, no niestety. Ludzie w to nie wierzą. I mówi się, że u nas jest demokracja, że jest demokracja, nie ma żadnej demokracji, jesteśmy państwem totalitarnym, zmierzamy do tego przynajmniej. Jest to mniejsze zło, został wybrany, nie spełnia swojej roli, to rząd obalimy, ten Sejm przestanie istnieć, tak? I tego nie zrobi Kot, nie zrobi tego Petru, ani iluminacja z Niemiec, ani inny zakon, tak? Nie są w stanie, bo... Jezus, ludzie świadomi na naród polski pracowali lata, tak? No ja 30 lat, bo się od 30 lat urodziłem, tak? Te wiadomości, zobaczcie ile my tu wszyscy z grona, te strony internetowe, te tłumaczenie tych napisów, tak? Zaszczepianie informacji. Naród już jest obudzony, tak? Oni już sobie z tym narodem polskim już sobie nie poradzą. Dlaczego nas tak mało tu dzisiaj jest? O to chodzi, ale jest śmietanka i jest sól, polska ziemi. Problem ten bardzo rozwinięty jest również poza granicami kraju.
ofiary przebywając, jadąc nawet ponad 2 tygodnie, na 3, również tam są tym objęte. Ja wyjechałam za granicę na 4 miesiące do Peru. Prosiłam o pomoc ambasadora telefonicznie. W ogóle się nie zainteresował, temat był absolutnie odepchnięty. Jaki temat abstrakcyjny, chyba niego. Tak, i myślę, że nawet zmiana władz tutaj nie zmieni chyba niczego. To jest problem globalny i należałoby chyba gdzieś szukać tego rozwiązania gdzieś jeszcze wyżej. Myślę, że to politycy, no może coś w tym jest też z tymi naszymi politykami, ale ktoś ma wpływ z zewnątrz na to też. Ja mam taki pomysł, żeby coś zmienić w Polsce, to trzeba zmienić polityków. Na pewno. No, ale każdego obecnie... polityka można skorumpować. Tak, dobrze. Żeby zmienić polityków, trzeba zmienić ordynację wyborczą. Ale nie żeby rządzili politycy nowi, tylko żeby rządzili ludzie społecznymi projektami ustaw. Ludzie, żeby rządzili. Społecznymi, dokładnie, żeby ludzie rządzili społecznymi projektami ustaw za pośrednictwem polityków. Czyli ludzie kształtują prawo, a politycy decydują, które te prawo ma wejść w życie, a które nie. To jest najlepszy sposób i to jest zapisane w artykule 4 Konstytucji Polskiej. Mamy ze sobą dzisiaj petycję i będziemy tutaj zainteresowywać przechodniów. Petycję do pani premier naszego rządu odnośnie zaprzestania stosowania tej energii ukierunkowanej ustawowo, żeby był zakaz uchwalony odpowiednią ustawą sejmową. Jak załatwić sprawę z wszelakim złem, tak? Zjednoczenie narodowe i tego zjednoczenia ci najgorsi na tej planecie, którzy bogami chcą się zwać i władcami tej planety, nie poradzą sobie, bo nas jest 40 milionów, tak? I jeszcze rozlokowanych po całym świecie. Sami do tego dopuściliście, oszukaliście sami siebie. Dlatego co się dzieje? Zjednoczenie narodowe. Wszystkie te strony niezależne, zgrupowania niezależne łączą się w jedną partię. I strajk generalny i koniec. I albo rząd podpisuje dane pakty, które my im damy, jak na przykład nie chcemy TIP, nie chcemy GMO, nie chcemy innego gówna, albo podpisują, albo wybiorą naród polski, albo będą musieli mieć tą naprawdę wojnę na domu.